Cześć, z tej strony Farel, dzisiaj zagramy w grę World of Tanks. Z pewnością wielu z Was miało z nią kiedyś do czynienia, tak samo jak ja, a dzisiaj powracam do rozgrywki w niebyle jakim stylu. Polska społeczność graczy bardzo dobrze sobie radzi w zmaganiach na polu bitwy. Dzięki temu została wyróżniona i wraz z aktualizacją 1.1 do rozgrywki dodano nowiusieńkie drzewko polskich czołgów oraz mapę inspirowaną polską wsią Studzianki. Jeżeli chciałby zacząć swoją przygodą z grą World of Tanks, która jest całkowicie za darmo, i spróbować swoich sił na polu bitwy, przygotowałem dla Ciebie specjalny kod, dzięki czemu otrzymujesz 500 sztuk złota oraz super nowiusieńki nieśmigany czołg T-127. Mordeczko, zobacz, jaki kozak. Tutaj masz zimowe i letnie gąsienice, 5 akcji serwisowych w komplecie, gdyby coś Ci się popsuło, koguty, autokasko i różne inne szmery bajery. Mało tego, jeżeli teraz założysz konto z mojego reflinka, automatycznie bierzesz udział w losowaniu na myszkę gamingową Rival 110 od firmy SteelSeries. Teraz wszyscy pobieramy, gramy, bo naprawdę warto. Moi drodzy, dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko. Siemano. I razem wspólnie uderzymy na pole bitwy. Czy wykorzystałeś dzisiejszy kod, mordo? Wykorzystałem i otrzymałem 500 golda oraz super czołg T.127 oraz 7 dni premium. Kurde, gościu, jak to żeś chyba scenariusz na blachę wykuł. Normalnie. Słuchajcie, moi drodzy, za chwileczkę ruszamy ze Szakiem na pole bitwy i chciałem coś jeszcze sprawdzić, wiesz, w badaniach zostało dodane polskie drzewko czołgów. Szukaj, mordo, tego, rudego 102. Jaki to był model? T-3485, coś takiego. Czekaj, ostatni sobie zobaczymy. Zawsze mnie interesują ostatnie czołgi. O stary, ale maszyna, widziałeś to? Ocie panie. Chłopie, co tu jest w ogóle napisane o nim? Projekt czołgu ciężkiego rozwijany w 1956 roku przez Ryszarda Lewandowskiego, który był słuchaczem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Czołg miał ważyć 60 ton i miał mieć pancerz o grubości 20 mm. Gościu, blacha o grubości 20 centów. Czujesz to? Kurczę, chcę go mieć. Niezła konserwa, co? Dobra, Szako, to co? Bierzemy jakieś polskie czołgi i lecimy na front. I lecimy, dawaj. Dobra. Ahoj, przygodo! Tak to się mówi? Coś takiego. Dawaj. Dobra. Pozostało tylko 10 sekund i Szaku, wiesz, że nie będzie odwrotu. No, wiem. Czy boisz się śmierci? Boję. Leszcz! Chcesz żyć wiecznie? Jedziemy! Jak to strzela? A, dobra, poczwórny ogień, super. What the fuck? Zdrajca! No, ci powiem, nieładnie. Nie, no guma na początku, ja parę od kółka odjechałem. 30 cm, dobra. Jedziemy dalej, naprawiło się. Ej, tak się nie robi. Dawaj, jedziemy za tym MS-em. Może to on do ciebie strzelił? Może ja też to zrobię. Nie. My nie jesteśmy frajernią. Da. Dobra, ty, ale podjedziem pod tą górkę? Wow. O kurcze, chyba jak się masz, może cię popać, co? Chłopie, mój... O! Co to było? Nie wiem, strzelają nasi. Z przodu mam jakiegoś typa, nie wiem czy widzisz, daleko. Da, jest. TP-110, strzela do nas? Strzela, widzę go! Nie. Dostał! To musiał poczuć! Odjedź, Szaku! Dobra, strzelamy, nie ma co! Wesło jak maso, pięknie! Nie żyją! Schowaj się teraz, szybko! Tutaj, do mnie! Przeładuj! Pięknie! Też już padł. Widziałem, elegancko! Wow, dostałem! Wjechał! Tutaj za ścianą! Jaki wybuch! Pomści mnie! Jest tutaj za ścianą, tuż za rogiem! Dawaj, Szaku, wierzę w ciebie! Dobrze, jedziesz z nim! Jedziesz z lodziarą! Szybciej! Nie trafił! Pal go! Zwycięstwo! Brawo! Jedziemy dalej! O to chodzi! Oby tak dalej! Jestem z ciebie dumny! Pomściłeś mnie na polu bitwy! I o to chodzi! Dziękuję, mistrzu! Uważaj! Po prawej ty pomasz! Nie! Schowaj się! Bo on teraz się cofnie! Ja bym tak nie robił, kurczę! Albo go zajeść od... Dobra! Teraz go możesz dojechać! Dojazd! Dobra, uciekł za ścianę!
Dawaj, dawaj! I teraz ogień! Ogień pełną serią! Dobrze! Dobrze! Jeszcze raz! No dawaj, dawaj! 11 HP! Jeden! One HP play! Dawaj go! Wjedź mu w dupę! Zginie! Dobra, pa! Tak ma być! Tak ma być! Tak się gra w World of Tanks! Pięknie! Kurczę, jeden HP? Ja się czuję, jakbym siedział z boku w foteliku w twoim czołgu. Jedziemy! Widzisz, typ jest u siebie w bazie. TP4. O kurde. Ty masz tylko 17 hapsów. Uważaj, schowaj się. Nie trafisz ich z takiej odległości. Oni mają full HP, nie ma sensu podjeżdżać. Nie, on ma 50. Od tyłu ich zajedź, od lewej flanki. Mówisz? Ta. Oni się na nim skupią, a ty ich po plecach. Ratatatatata. Dobra, o dobra. Kurde, przewidział to. Przewidział to, no. Podjedź, podjedź, podjedź. Uważaj. To jest taki jak twój, więc będzie wymiana ognia. Ty jesteś na hita, on jest na 3 hity twoje. Zobaczymy, kto trafi. Pod słońce strzelasz, uważaj! Widziałeś, zniszczyłem go, siłą woli. Uuu, a to nie ty atakowałeś. Uważaj, z przodu masz. 115 HP z daleka. Dobra, przyjął. Dawaj, dawaj, on się skupił jakimś innym. Pięknie, pięknie. Brawo. Wygrali. Normalnie, easy win. Im więcej osób w kółku, tym szybciej się strefa resetuje ich. Okej, dobra. Tak jest! Polska górą! O to chodzi. Udało się. Baza przeciwnika opanowana. Łatwo. Zwycięstwo! To co, Szaku, teraz może spróbujemy czołgiem premium? Można, dawaj. Dobra, ja też już dałem gotowość. I jedziemy na pole bitwy. Okej, Szaku, lecimy. Gdzie jesteś? Po mojej lewej, dobra. Skoro czołg premium, trzeba ubrać również premium odzienie. Ja mam, chłopie, plus 15 do kewlara, panie. Tym PZ-em B2 proszę tutaj nie wymuszać, bo ja byłem po twojej lewej stronie, miałem pierwszeństwo. O kurde, typek z przodu. Dobra, uciekamy. To jesteśmy za mocno za widoku, nie można tak stać na środku. Jak widły w gnoju. Dawaj, w lewo. Lewo, lewo, no. Ty, ktoś tu tom. Syrenkę zaparkował nielegalnie. Chyba zepsułem. Bez bilecika, bez bilecika. Garnek mi leci na oczy, matko kochano. Miał być udogodnieniem, a nie utrudnieniem. No ale teraz się czuję jak na polu bitwy, chłopie. O, pięknie, skopik. Pięknie, 48! Wejszło jak majsło. Elegancko, wejszło. Mamy lago, widzisz? Lago, minus 71, po lewej. Dawaj. Jedziemy. Nie w tą stronę, Szaku. No, ja wiem, wiem. Wsteczny wrzuć, mordo. Lecę, lecę. Gdzie jesteś, lago? Chodź, mordziaty. O kurde, ona wow. Tam ich jest więcej. Gąsienica uszkodzona, ale mi wcisnął, lago, uważaj. On stoi przy ścianie. Wow, wow, uważaj! Cruiser 4! On co? Mi też uszkodził. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dawaj, idziemy chłopakom tu pomoc. Z przodu mamy, Szaku! Tu jednego obalił. Ups, 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 ups. Faral, skopuj! No! No nie. Ja uciekam. Jaki czwarty tier, ten wyższy poziom niż my. Ta. Wow! Tu to kompletnie nie trafiłem. Aaaa! Było blisko, było blisko. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcielibyście sami spróbować swoich sił na polu bitwy, polecam wam pobrać gierkę z replinka, który znajduje się w opisie, dzięki czemu dostaniecie 500 sztuk złota, ten oto wspaniały czołg oraz 7 dni premium. Ja dziękuję tobie, Szaku, za pomoc w nagrywaniu tego odcinka, a wam dziękuję również za uwagę. Trzymajcie się. Yo!